Jezus, dziękuję za Twoją śmierć, że poszedłeś za mnie na krzyż. Twoja śmierć i Twe rany zbawiły mnie. Nic nie może z tym równać się. Byłeś bity, kopany i czułeś wstyd. Twej nagości nie zakrył nikt. Wziąłeś na siebie wszystko, cały mój brud, i największy wydarzył się cud. Kiedy powstałeś z grobu nad ranem, śmierć pokonałeś, wszystko wykonane. Ofiarowałeś ducha swojego, bym w jego mocy mogła teraz żyć. Śmierć już dziś nie panuje, zniszczyłeś ją, rozbroiłeś diabła i grzech. Dałeś mi autorytet, by zwyciężać zło, abym mogła poselstwo Twe nieść. Dzisiaj mam dla Ciebie poselstwo, poselstwo prosto z nieba. Jestem żywym dowodem na to, że Jezus Chrystus zmartwychwstał, ponieważ 20 lat temu spotkałam się z Nim osobiście i od tamtej pory żyję z Nim w bardzo dobrej relacji, duch do ducha, serce do serca. Nazywam się Nina Księżopolska, pracowałam tutaj niedaleko, tutaj marnowałam swoje życie, wracając po 20 z pracy taksówkami do domu. Tutaj flirtowałam z facetami. Tutaj przepadła moja młodość. Tutaj tak naprawdę byłam tak zaślepiona tym, że tak naprawdę tylko moja kariera się liczyła. Tutaj w ogóle miałam Boga gdzieś. Wydawało mi się, że jestem królem świata. A z drugiej strony byłam bardzo poniżoną osobą, bardzo odrzuconą osobą. Kiedy wsiadałam do jakiegoś środka komunikacji, a ludzie tam siedzieli, śmiali się i rozmawiali ze sobą nawzajem, to byłam przekonana wewnątrz, że śmieją się ze mnie. Nie chciałam mieć dziecka z moim mężem, więc zamordowałam je. Zapracowałam je na śmierć, ponieważ przeszkadzało mi w karierze. Myślałam, że gdy zdobędę jakiś tytuł przed nazwiskiem, to pomoże w poczuciu mojej wartości, że będę się czuła lepiej, że wreszcie na coś zasłużę. Flirtowałam z innymi facetami tylko po to, żeby wzbudzić zazdrość w moim mężu i żeby się przekonać, że ktoś mnie kocha. Byłam pusta w środku, tak jak każdy, kto nie zna osobiście Boga. Ponieważ człowiek, który jest odłączony od Boga, jest egoistyczny, jest zwrócony do swojego wnętrza. W jego wnętrzu jest pustka. W jego wnętrzu jest czarna dziura, która nigdy nie zostanie zaspokojona niczym, co jest na tym świecie. Dopiero kiedy zawołasz do żywego Boga, kiedy uwierzysz w swoim sercu, że Jezus Chrystus to Bóg, że Jezus Chrystus, który tutaj 2000 lat temu przyszedł na misję zbawienia świata, na misję wyratowania Ciebie, zrobił to właśnie po to, żeby w swoim ciele zniszczyć grzech i ponieść swoją śmierć. Żebyś Ty, człowieku, dzisiaj, dopóki jesteś w ciele tutaj na ziemi, mógł podjąć prostą decyzję swojego serca. Tak, Boże,
widzę, że we mnie coś jest nie tak. Tak, Boże, ja wierzę w to, że Ty to Jezus, że Ty przyszedłeś tutaj dla mnie, że Ty mnie zbawiłeś. Ja chcę tego zbawienia, ja chcę tego zbawienia. Chcę Ciebie poznać, chcę Ciebie znać, chcę się z Tobą połączyć. Chcę, żebyś mnie pochwycił do nieba. Chcę narodzić się na nowo z Twojego ducha. Chcę, żeby mój pustostan tutaj w środku wreszcie został zamieszkany. Chcę życia. Tak powiedz do Niego. Tak do Niego powiedz. 20 lat temu ja nie wiedziałam, jak się modlić. Ja nie wiedziałam, jak się modlić, ponieważ ja nie byłam w ogóle religijną osobą. Ja w ogóle nie chodziłam do żadnych kościołów. Byłam kilka razy na Wielkanoc. Kilka razy może z babcią, która mnie przymuszała do tego, żebym poszła do spowiedzi. Ale to był jakiś kit. W ogóle nie widziałam tam Boga. Nie widziałam tam nic żywego w tym kościele. Więc w ogóle dałam sobie z tym spokój. Ale te 20 lat temu, kiedy byłam dociśnięta już swoim życiem, miałam dosyć niczego, że w tygodniu się zapracowywałam, a w weekendy imprezowaliśmy. Miałam dosyć tego. I wtedy właśnie ja po prostu niereligijnie zupełnie zawołałam do Jezusa, bo kilka tygodni wcześniej usłyszałam świadectwo człowieka, który powiedział mi, że spotkał się realnie z Bogiem i to zmieniło jego życie. Słuchajcie, przez takie świadectwo, które ja teraz Ci mówię, po prostu wzbudzam Twoją wiarę. Wzbudzam Twoją wiarę. Zawołaj do Jezusa. Zawołaj. Wypróbuj, że to jest prawdziwy Bóg. Wypróbuj, że On jest zmartwychwstały. Wypróbuj, że On jest żywy. Zawołaj do Niego. Narodzisz się na nowo. Narodzisz się na nowo, Twój duch ożyje. Przestaniesz zaśmiecać swoje wnętrze. Przestaniesz zgarniać śmieci tego świata do siebie, żeby tylko się czymś zapchać. Twój duch teraz jest nienasycony. To jest egoizm. To jest jedyny grzech, który oddziela człowieka od Boga. Zapatrzenie w siebie. Ale w ogóle wejrzyj tylko do siebie, do środka. I zobacz, że tam jest rzeczywiście pustka. I zapragnij Boga, bo Bóg chce wynieść Ciebie, nie poniżyć. On chce Cię podnieść, On podniósł moje życie, On podniósł moje życie i Twoje życie też może być podniesione. Ojcze, ja modlę się o ludzi, o synów i córki pokoju, o tych, którzy pragną i łakną sprawiedliwości, o tych, którzy wejrzą w siebie i zobaczą pustkę, i zobaczą, że są ubodzy w duchu i zapragną, bo takich jest Królestwo Boże. Ja dziękuję Ci, Ojcze, że oni przychodzą do Ciebie. Dziękuję Ci, Ojcze. Dziękuję Ci, Duchu Święty, za to, że przekonujesz ich o grzechu, sprawiedliwości, sądzie, o grzechu, że Ciebie nie znają. Niech oni zapragną Ciebie. Amen.